lipiec. 2011 rok. Chłodny poranek. My jesteśmy po 3 dniach naprawdę intensywnego koszenia gigantycznych pokrzyw. Dotykaliście kiedyś pokrzyw? No właśnie, więc wiecie, co czujemy. Zapowiada się naprawdę upalny dzień. Wszyscy jesteśmy radośni, ale gdzieś pomiędzy nami jest takie dziwne napięcie. Autostopowa niepewność. Otwieramy mapę. Na razie podróżując tylko palcem po papierze, przesuwamy się w stronę Portugalii, bo to jest kierunek naszej wyprawy. Nagle ktoś zauważa niewielki krzyżyk niedaleko granicy z Polską. Blisko to jest słowo klucz w tym wypadku, bo blisko to oznacza, że będziemy w stanie dojechać tam w ciągu jednego dnia, nie ryzykując dłuższego rozstania. Tego nie chcemy, bo to jest początek naszej wyprawy i tak naprawdę wszystko jest jednym wielkim znakiem zapytania. Wracając do tego krzyżyka na mapie, zaczynamy fantazjować, że na pewno tam jest jakaś, że na pewno tam jest jakiś klasztor ogromny, w którym mieszka samotna siostra, otoczona jeszcze większym ogrodem i że desperacko potrzebuje naszej pomocy. Tego nam było trzeba, więc wyruszamy. Podróżujemy dwójkami. Pierwsza para złapała swojego stopa i odjeżdża. Kolejni czekają na swoją kolej. Wszystkim towarzyszy lęk, bo to jest taki zwyczajny lęk przed nieznanym. Na pewno go znacie. Tak naprawdę w podróżowaniu autostopem najpiękniejsze jest to, a zarazem najbardziej straszne, że nie wiesz, co cię spotka i nie wiesz, jak długo to będzie trwało. Ale wracając do naszej historii, po kilku godzinach oczywiście i na szczęście docieramy na miejsce. Otwieramy drzwi samochodu, wychodzimy i ku naszemu zaskoczeniu, zamiast samotnej siostry w ogromnym klasztorze, jest gigantyczny klasztor, po którego dziedzińcu chodzi mnóstwo mężczyzn. My trochę jesteśmy zaskoczeni całą tą sytuacją, chociaż, jak pamiętacie pewnie z początku mojej historii, zaskoczeni być nie powinniśmy, bo tak naprawdę cała ta historia z samotną siostrą, która potrzebuje naszej pomocy, była tylko wytworem naszej wyobraźni. No nic, no coś trzeba zrobić, no co im powiemy. Więc Ola, pomysłodawczyni całej naszej wyprawy, zbiera siły, wychodzi naprzeciw i mówi do nich. Przyjechaliśmy do was, jesteśmy. Okazało się oczywiście, że klasztor pod Zniewą, gdzie trafiliśmy, to nie jest klasztor, w którym mieszka samotna siostra, ale to miejscowość, w której znajduje się klasztor, w którym obecnie jest ośrodek dla bezdomnych. I jest teraz w nim około ponad 100 mężczyzn. Ksiądz, który opiekuje się całym tym dobytkiem, właściwie nie był zaskoczony całą sytuacją. Ciągle tylko powtarzał, że on się właściwie cieszy i że to się świetnie składa, że przyjechaliśmy, bo tu jest taki straszny płot niepomalowany i on straszy i że trzeba go pomalować i że my będziemy ten płot malować. I że on naprawdę się cieszy i że to się świetnie składa, że jesteśmy. Słuchajcie, to było trochę tak, jakby on czekał na nas, jakby czekał na to, że to nasze marzenie, żeby podróżować autostopem i pomagać innym, się zmaterializowało. I zostaliśmy tam z nimi 3 dni i wracamy. Co roku. Byliśmy teraz, spędziliśmy z nimi teraz weekend majowy. Czy pomyśleliście kiedyś, żeby tak zrobić? Bo my tak robimy od 6 lat. Mamy grupę, która nazywa się Europe Waits, to znaczy Europa czeka. I co roku podróżujemy autostopem po Europie, zupełnie bez planu. Właśnie po to, żeby spotkać tych, których mamy spotkać. Zatrzymujemy się w przeróżnych miejscach, u najzwyklejszych, zwykłych ludzi, w parafiach, w klasztorach, w ośrodkach pomocy, w hospicjach. I tam po prostu jesteśmy, pomagamy, pracujemy, wspólnie jemy obiady i tak dalej. Na co dzień żyjemy i pracujemy jak inni, jak wy. Są wśród nas architekci, aktorzy, pracownicy korporacji, trenerzy, psychologowie, tłumacze, konserwatorzy dzieł sztuki. Łączy nas to, że mamy wspólny pomysł na to, co robimy.
I od klasztoru pod Zniewą tak naprawdę wszystko się zaczęło. To znaczy to spotkanie z tymi bezdomnymi dało nam takiego pozytywnego kopa. Było taką trochę pieczęcią, że to, co sobie wymyśliliśmy, jest dobre. Dlaczego od 6 lat właśnie w ten sposób spędzamy wakacje? Odpowiedź jest bardzo prosta, bo chcemy naśladować apostołów. I tak naprawdę to chyba trochę jesteśmy takimi współczesnymi apostołami, takimi współczesnymi pielgrzymami, bo porusza nas to samo, co ich. To jest chęć pomocy, to jest chęć dzielenia się tym, co mamy. Naszymi umiejętnościami, naszym doświadczeniem, naszymi talentami i przede wszystkim naszym czasem. To także taka potrzeba zwykłego, bezinteresownego bycia z drugim człowiekiem, takiego zwyczajnego spotkania z drugim człowiekiem, ale też potrzeba zaufania i jedności. Pomyśleliśmy sobie, że nie możemy tak po prostu siedzieć w naszych domach, kiedy to, co jest dla nas takie ważne, leży w gruzach, kiedy to, co jest dla nas takie ważne, gdzieś się gubi, nie wiem, gdzieś nam znika sprzed oczu. I właśnie dlatego powstał pomysł Europe Waits, bo my przez to nasze autostopowanie i bycie dostępnym dla każdego, kogo spotkamy i pomaganie ludziom, których spotkamy, chcemy na nowo odkryć zaufanie i jedność między ludźmi. Poznajcie, to jest Braja. Braja jest cyganką i mieszka w Rumunii. Na co dzień zajmuje się domem i wychowaniem dzieci. Pamiętam doskonale nasze pierwsze spotkanie, ponieważ ono poprzedziło wiele przygód, które naprawdę nie zwiastowały nic dobrego. W każdym razie docieramy do domu Brai i pamiętam do dziś jej po prostu rozbrajający uśmiech i błysk w oku. I teraz jak patrzę na to nasze spotkanie z perspektywy czasu, to uwierzcie mi, że Brai nasza pomoc w ogóle nie była potrzebna. Ona po prostu wymyślała dla nas różne zajęcia, od grabienia liści po zbieranie orzechów z drzew, tylko po to, żebyśmy z nią zostali. Tylko po to, żebyśmy po prostu z nią byli, bo ona potrzebowała rozmów z drugim człowiekiem. Ona potrzebowała i tęskniła za rozmowami z nami. Wyobrażacie sobie to? Przyjeżdżamy zupełnie spontanicznie z Polski i okazuje się, że ludzie mają potrzebę takiego zwykłego, spontanicznego spotkania. I Europe Waits uczy też tego, żeby naprawdę nie ufać stereotypom, żeby nie przyzwyczajać się do tych etykietek, które narzuca nam społeczeństwo. Tak, do tego nie pójdę, bo na pewno mnie okradnie, tam nie pojadę, bo sami oszuści. Tutaj, okej, możecie zostać, ale tam za granicą to na 100% coś stracicie. Słuchajcie, jest tak, że dopiero spotkanie człowieka twarzą w twarz pokazuje, jak bardzo się mylimy, oceniając innych na podstawie takich bardzo, bardzo ogólnych poglądów. Braja to jest najuczciwsza osoba, jaką znam. Jej radość życia powala i onieśmiela wręcz. Później dowiedzieliśmy się także, że Braja stała się inspiracją dla francuskiego reżysera, który nakręcił o niej krótką etiudę filmową. Ponadto Braja sama nauczyła się francuskiego i angielskiego, a hiszpańskiego właśnie również sama nauczyła się, oglądając seriale. I teraz pomyślcie sobie o tych wszystkich szufladach, etykietach, które macie w głowie. Przypomnijcie sobie też wszystkie stereotypy, które przyszły wam do głowy, gdy powiedziałam słowo cyganka. I przypatrzcie się im naprawdę uważnie. Czy mieliśmy momenty zniechęcenia, zmęczenia, znużenia? Oczywiście, że tak. Czy każdy zabierzecie na autostopa? No nie. Czy każdy przyjmiecie do swojego domu? Jasne, że nie. Były takie momenty, że
Ja naprawdę wątpiłam, czy kiedykolwiek uda mi się wydostać z tej przeklętej autostrady. Tutaj stoisz czwartą czy piątą godzinę, leje się żar z nieba, a ty jedyne, o czym marzysz tak naprawdę, to jest wrócić do swojego domu i spokojnie spędzić twoje zaplanowane wakacje. Albo były takie momenty, jak na przykład w Rumunii, gdzie dosłownie, słuchajcie, dosłownie, pukaliśmy od drzwi do drzwi i nikt, ale to nikt nie chciał nas przyjąć, nikt nie chciał naszej pomocy. I teraz wyobraźcie sobie paradoks całej tej sytuacji. Rezygnujecie ze swojego urlopu, bo tak to wygląda, te nasze wyprawy trwają około miesiąca. Rezygnujecie z urlopu, bo chcecie pomagać innym. I okazuje się, że nikt waszej pomocy nie chce. No, co za niesprawiedliwość. I wiecie co? To jest właśnie dla mnie to przekraczanie granic, wychodzenie z własnej strefy komfortu, o której się teraz tak dużo mówi. To jest wiara w drugiego człowieka. Wiara w to, że jesteś mu potrzebny, pomimo tego, że już kilkanaście razy słyszałeś nie, nie ma tu dla was miejsca, nie, nie chcemy was, nie, nie potrzebujemy waszej pomocy. Dlaczego ludzie nam ufają? Dlaczego tak po prostu przyjmują 10 obcych osób z ulicy? Wydaje mi się, że jak my podróżujemy razem, to jesteśmy takim ogniskiem radości, z którego lecą iskry. I ludzie trochę chcą się przy takim właśnie ogniu ogrzać, bo brakuje im tego ciepła na co dzień. A przez naszą bezinteresowną pracę pokazujemy, że nasze intencje są szczere. I ludzie nam wierzą, jak widzą to, jak pracujemy. I tak sobie myślę, że chyba to ich przekonuje. Wiecie co, te nasze wyprawy pokazują, że zaufanie i jedność jest. My nie musimy tego budować. My po prostu dajemy szansę, żeby móc je pokazać nam samym i ludziom, których spotykamy. Niejako można powiedzieć tak, że prowokujemy te sytuacje, w których to zaufanie i jedność może się pojawić. To nasze podróżowanie, autostopowanie, pomaganie, bycie dostępnym dla każdego, kogo spotkamy, jest tak naprawdę tylko narzędziem. Być może są inne, ale to było najlepsze, jakie nam przyszło do głowy. Narzędziem, żeby pokazać, że Europa czeka na drugiego człowieka. Na drugiego człowieka, który tak po prostu przyjdzie, zapuka do drzwi, zagada, może zainspiruje, pośmieje się razem z tobą i zje wspólnie obiad. Dziękuję bardzo.